Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na briefingu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przedstawić plan na najbliższy tydzień, jeśli chodzi o działalność Kancelarii Premiera i polskiego rządu. Tradycyjnie we wtorek o godzinie 12 tutaj w Kancelarii Premiera wszyscy ministrowie spotkają się jutro na posiedzeniu Rady Ministrów. Będzie kilka bardzo ważnych projektów ustaw. Na obrady trafiła już ustawa, pod obrady trafiła i jutro będzie procedowana ustawa o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Zgodnie z tą ustawą od 1 stycznia 2018 roku takie inspekcje jak Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, także Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zostaną skonsolidowane. To wszystko ma służyć przede wszystkim uproszczeniu pewnych procedur, skonsolidowaniu pewnych inspekcji, ograniczeniu także administracji i przede wszystkim wyeliminowaniu nieuczciwych praktyk w handlu żywnością. Również zostaną dzięki tej ustawie wyeliminowane praktyki i przypadki właściwie dublowania się niektórych kompetencji. To zostanie wszystko dzięki tej ustawie uporządkowane. Ta ustawa była oczekiwana również przez wiele organizacji branżowych. Wśród ustaw, które będą również omawiane, jest ustawa przygotowywana m.in. przez wiceprezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, ministra rozwoju i finansów. Jest to ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przede wszystkim jest to jedna z pakietu tych ustaw, które należą do konstytucji, do biznesu, tworzą tę konstytucję dla biznesu i ma zachęcić przedsiębiorców do tego, aby inwestować w rozwój swoich firm. Umożliwia m.in. dokonanie przyspieszonej amortyzacji wydatków właśnie na innowacje i inwestycje w swojej firmie, co ma również przyczynić się do rozwoju, rozrostu tych firm, a także tworzenia nowych miejsc pracy. Ustawa również przez środowiska przedsiębiorców bardzo wyczekiwana i zresztą obiecywana, zapowiadana w programie rządu Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego stoi pani premier Beata Szydło. Szanowni Państwo, kolejną ustawą, która będzie omawiana na zbliżającym się posiedzeniu rządu, również ona wpisuje się w szeroki program, który jest realizowany przez rząd pani premier Beaty Szydło, tak zwanej e-administracji. Będzie to ustawa, a właściwie koncepcja e-dowodu, która będzie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. I celem tej oczywiście koncepcji i tych rozwiązań, które zostaną przedstawione przez panią minister Annę Streżyńską, jest wdrożenie właśnie e-dowodu ze specjalnym chipem, który nie tylko ułatwi identyfikację osób, które będą takowym dowodem się posługiwały, ale również pozwoli skorzystać również ich użytkownikom takich e-dowodów z warstwą elektroniczną, z usług elektronicznych w administracji. Warto zwrócić uwagę, że jest to projekt, który jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, projekt, do którego podchodził kilka razy poprzedni rząd, ale nie mógł sobie jakoś z nim poradzić. My ten projekt podjęliśmy. Chcemy również zapobiec, realizując tę koncepcję od 2019 roku, chcemy zapobiec zwrotowi prawie 150 milionów złotych do Unii Europejskiej. Gdybyśmy tego projektu nie zrealizowali, tym właśnie mogłoby to grozić i tym mogłoby się to skończyć. Szanowni Państwo, kolejna ustawa to ustawa o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Ona przede wszystkim ma usprawnić wydatkowanie i pozyskiwanie także funduszy z Unii Europejskiej w latach 2014 właśnie do roku 2020. Przede wszystkim są to ułatwienia proceduralne. Związane jest to z ograniczeniem chociażby ilości dokumentacji, która będzie składana przy wnioskach, ułatwieniach w rozliczeniach dotacji,
Istnieje również, są na przykład wprowadzane procedury, które ułatwiają poprawianie wniosku na etapie jeszcze jego oceny, a także skrócona jest procedura rozpatrywania odwołań, tak aby te pieniądze, które mają trafić do beneficjentów, trafiały do nich jak najszybciej, pomijając zbyt skomplikowane, czasami zbyt skomplikowane procedury. Szanowni Państwo, na pewno również jako ostatni punkt w programie Rady Ministrów, zbliżającej się Rady Ministrów, jest informacja w sprawie realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jest to informacja, która będzie przedstawiona przez wiceprezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Pan minister przedstawi stan zaawansowania realizacji tej strategii, a także główne kierunki, które będą podejmowane w najbliższym czasie, właśnie ją wypełniając. To jeśli chodzi o Radę Ministrów w najbliższy wtorek. W środę natomiast, Szanowni Państwo, tutaj w Warszawie odbędą się konsultacje międzyrządowe, konsultacje polsko-słowackie. W ramach konsultacji, oprócz spotkania, można powiedzieć, w cztery oczy pomiędzy panią premier Beatą Szydło a premierem Słowacji Robertem Fico, przewidzieliśmy także dużą sesję plenarną. Oczywiście takie spotkania to jeden z formatów tak naprawdę i płaszczyzn naszych wzajemnych relacji, bo oprócz relacji dwustronnych, które mamy i których takim ucieleśnieniem najlepszym są właśnie konsultacje międzyrządowe. Ostatnie takie konsultacje odbyły się w 2013 roku, na to warto zwrócić uwagę. To jeszcze warto zwrócić uwagę również na to i pamiętać o tym, iż ze Słowakami współpracujemy również także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. To spotkanie będzie doskonałą okazją do tego, aby porozmawiać o współpracy gospodarczej, handlowej i inwestycyjnej, poruszyć również kwestie rozbudowy infrastruktury, nie tylko drogowej, ale również gazowej. Mamy również wiele wspólnych inicjatyw i wspólnych spraw, których bronimy także na forum Unii Europejskiej. Są to kwestie współpracy gospodarczej także, ale czyli tutaj kwestia chociażby rewizji dyrektywy o delegowanych pracownikach. Mamy wspólny interes i wspólnie w tej sprawie na forum Unii Europejskiej ze Słowakami występowaliśmy. Kwestia i sprawa gazociągu Nord Stream 2 oraz również bieżące sprawy europejskie. Na pewno tymi sprawami zajmą się ministrowie, jak i również premierzy podczas tych konsultacji. To w ciągu dnia. Konsultacje zakończą się zgodnie z harmonogramem około godziny 16, rozpoczęcie konsultacji o godzinie 12.30, konsultacje późnym popołudniem się zakończą i wtedy pani premier uda się do Krakowa. Tam będzie uczestniczyła w niezwykle ważnym wydarzeniu, konferencji Impact 2017. Jest to bardzo ważne wydarzenie ekonomiczne, gospodarcze, poświęcone digitalizacji gospodarki, czwartej rewolucji przemysłowej. Będzie rozmowa o startupach, innowacjach, a także współpracy w kilku różnych sferach i na styku kilku różnych sfer administracji, biznesu, korporacji, właśnie nowych firm, które będą powstawały. To doskonała okazja oczywiście do wymiany doświadczeń, swoich spostrzeżeń i dzielenia się ze swoimi uwagami, tak aby usprawnić te relacje pomiędzy tymi właśnie czterema sferami, o których przed momentem Państwu powiedziałem. Około godziny 19 pani premier Beata Szydło będzie tam miała swoje wystąpienie i będzie uczestniczyła w konferencji Startup for Export. Bardzo ciekawa zresztą konferencja, bardzo ciekawy panel, podczas którego będą prezentowały się młode firmy. To jeśli chodzi o środę. W czwartek, Szanowni Państwo, będziemy gościli w Jaworznie, w siedzibie Tauronu. Natomiast jeżeli chodzi o sobotę, bo 3 czerwca wypada właśnie sobota, z lekkim opóźnieniem, ale tradycyjnie już po raz piąty w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będzie odbywał się Dzień Dziecka, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Mnóstwo ciekawych atrakcji, konkursów, animacji, dlatego warto przyjść już o godzinie 10 i wspólnie z nami spędzić cały właściwie dzień.